23 listopada w schronisku młodzieżowym w Cieszynie odbył się 26. międzywojewódzki turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. Organizatorem wydarzenia od lat jest Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie. 26. turniej międzywojewódzki. To skąd tutaj zawodnicy przyjechali? No całe województwo, ale chyba powiat cieszyński rządzi. Chodzi o powiat cieszyński, jest reprezentowany, jest, poszerza się reprezentacja, bo po prostu próbuje nawiązać kontakty do DPS-ów, które przedtem startowały, a jakoś upadł ten sport tam. Dlatego staram się, żeby ich zdopingować, żeby jednak z tymi podopiecznymi współpracowali. To było do Pogórza, dzwoniła mi do Strumienia, bo to ich pamiętam z lekkoatletyki. Oni startowali i to właśnie, żeby tam trochę ruchu użyć, a przede wszystkim w Pogórzu o tyle, że zmarła pani Prawdzikowa i ona była głównym motorem tenisa stołowego. A Cieszyn, nasze stowarzyszenie, po prostu zacieśniamy współpracę i z niewidomymi, ale niewidomi nie będą grać. Jest z IKS-em, z panem Rokickim, jest z Bonifratrami, z więzią, wszystkim tym i myślimy może o tej szkole specjalnej, czyli po staremu dziesiątce, żeby ich po prostu też włączyć, bo to już teraz nie gra roli, bo kluby przyjeżdżają z coraz młodszymi zawodnikami i w związku z tym, że pewne rzeczy myśmy przeskoczyli, jeśli chodzi o przepisy, bo trzeba stworzyć ustawę kamilkową, żeby młodzież poniżej 18 roku życia mogła startować i otóż to zrobiliśmy i pozbieram oświadczenie o wszystkich sędziach, że nie są karani, że mogą współpracować z dziećmi. A najważniejsze jest, mamy życzenia, pozdrowienia z Holandii, z Brede, czego dowodem jest tego koszulka. Jest to nasz cieszyński chłopak, sportowiec, który właśnie wychował się w Pieście Cieszyn i co podkreślam, że właśnie cegiełkę dołożył do tego, że on jest właśnie w Holandii, że pamięta o nas, jest Dawid Paruzel. On wtedy był w Pieście, no i wiele. I myślę, że myśmy powinni tą młodzież właśnie gonić do sportu, nie do komórki, nie do telewizji, ale im proponować. Ale teraz już jest coraz ciężej, dlatego że sport jest bardzo drogi. To nie jest tak, jak to było za dawnych czasów, że myśmy dostali wszystko. Od skarpetki, po koszulkę, po dres, po wszystko. A w tej chwili to muszą sponsorować rodzice. I że Kacper był sponsorowany, bo był wożony przez dziadka. 4 razy w tygodniu był i do Karwiny wożony, i do tam za Bielsko był, do Bielska. Także trzeba inwestować, ale inwestycja się opłaciła. Wspieracie miasto, wspiera to wydarzenie, już 26. edycja. Całym sercem jesteście za właśnie też propagowaniem takich wydarzeń. Powiem tak, jak ktoś robi dobrą robotę, to ją tylko trzeba troszeczkę wspierać i ona się toczy. I tu duże podziękowania dla stowarzyszenia, dla pań, że się podejmują takiej organizacji. A tenis stołowy to taka dyscyplina, która jest dla wszystkich. Tu są osoby niepełnosprawne, mające trudności z poruszaniem się na wózkach, i potrafią zagrać. I są emocje i wygra ktoś, kto nawet może się nie spodziewać, że wygra. No właśnie. No i macie też tu gwiazdę sportu, bo jest i Maria Juroszek, nasza siłaczka, i pan Rokicki. Także wy przyciągacie tutaj tych wszystkich naszych znanych sportowców. To znaczy, sport to zdrowie. Ten, kto się wywodzi z rodziny sportowców, to wie, jak to zrobić, jak ich spróbować przyciągnąć do siebie. Ja bym chciała podziękować wszystkim, którzy są przyjaźni, którzy wiedzą, jak organizujemy turniej, bo przecież prezes nie jest od tego, żeby całą robotę sam robił, tylko praca jest podzielona i każdemu podziękować za wkład swój
a jest ich wiele, są członkowie zarządu, są i zewnętrzni, jest grupa z Gumien, to są pod dowództwem Jasia Żarskiego, bo tam ja ich tak nie znam, tylko właśnie komunikuję się tylko z nim, ale wszystkim naszym, którzy przede wszystkim mamy też i sponsorów, bo wprawdzie dla nas każdy grosz się liczy, każda złotówka jest przydatna i wykorzystana. Dlatego z całego serca im dziękuję za wkład i pracę i żeby po prostu musimy, staramy się, żeby z roku na rok było lepiej.